8 września przypada wspomnienie błogosławionego Władysława Błądzińskiego, prezbitera i męczennika. Władysław urodził się w roku 1908 w Myślatyczach. Jego ojciec zmarł, gdy Władek był małym chłopcem i odtąd matka musiała sama zajmować się wychowaniem trojga dzieci. W wieku 11 lat Władek został wysłany do zakładu wychowawczego i szkoły dla sierot prowadzonej przez Michalitów w mieście Piastowym. Uczył się tam m.in. krawiectwa. 5 lat później wstąpił do Michalitów i rozpoczął postulat, a potem nowicjat w Pawlikowicach koło Wieliczki. Tam też pobierał nauki na poziomie gimnazjalnym. W roku 1929 złożył śluby wieczyste w młodym zgromadzeniu. W roku 1933 podjął studia teologiczno-filozoficzne w seminarium duchownym w Przemyślu. 26 czerwca 1938 roku w tym właśnie mieście przyjął święcenia kapłańskie. Pierwszą i jak się miało niedługo okazać jedyną placówką, do której został posłany i w której rozpoczął pracę z sierotami i opuszczonymi chłopcami, stał się zakład wychowawczy w Pawlikowicach. Ksiądz Władysław prowadził tam zajęcia w gimnazjum przygotowującym do kapłaństwa i w szkole zawodowej. Pomagał też w pracy duszpasterskiej w miejscowej parafii i w kościele pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Był m.in. nauczycielem przyrody i zajmował się hodowlą jedwabników. Po wybuchu II wojny światowej Pawlikowice znalazły się w granicach Generalnej Guberni. Niemcy zabronili prowadzenia nauki w zakładzie wychowawczym na poziomie wyższym niż w zakresie szkoły zawodowej. Już pod koniec roku 1939 ksiądz Władysław rozpoczął jednak tajne nauczanie młodzieży w zakresie gimnazjalnym i licealnym. W latach 1939-1941 brało w nich udział 60 uczniów rocznie. W zakładzie kolportowano ponadto konspiracyjną polską prasę, ukrywano broń, pomagano uciekinierom. W kwietniu 1941 roku na skutek sygnałów o nadmiernym zainteresowaniu Niemców przerwano tajne nauczanie. 21 kwietnia 1941 roku Niemcy przeprowadzili pierwszą rewizję. 6 kapłanów, w tym Władysława, aresztowano i zawieziono do krakowskiej siedziby Gestapo. Nie znaleziono żadnych dowodów i tym razem kapłanów zwolniono. Jesienią tego samego roku, na wniosek księdza Władysława, tajne nauczanie wznowiono, ale uczniów ograniczono do tych, którzy zamierzali poświęcić się w przyszłości kapłaństwu. 24 kwietnia 1944 roku, wskutek denuncjacji jednego z wychowanków, Niemcy przeprowadzili w Pawlikowicach kolejne przeszukanie. Księdza Błądzińskiego w domu nie było, wracał właśnie z Wieliczki. Napotkani po drodze sąsiedzi ostrzegli go, że w zakładzie są Niemcy. Sugerowali, by nie wracał, by się ukrył, przeczekał. Nie posłuchał. Choć rewizja nie przyniosła żadnych konkretnych rezultatów, księdza Władysława i 3 innych księży zatrzymano i rozpoczęto na terenie zakładu ich przesłuchania. Następnego dnia wszystkich przewieziono do osławionego krakowskiego więzienia na ulicy Montelupich. Tam przesłuchania przyjęły ostrzejszą formę – znęcania się i katowania. Próbowano wymusić na młodym kapłanie zeznania w sprawie tajnego nauczania. Po 3 miesiącach podsunięto mu do podpisania dokumenty obciążające przełożonych zgromadzenia. Nie ugiął się, a wszystkie zarzuty wziął na siebie. Pozostali aresztowani zostali zwolnieni i powrócili do Pawlikowic. Z więzienia na Montelupich księdza Władysława przewieziono, prawdopodobnie w lipcu 1944 roku, do niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross Rosen. Nadano mu tam numer 58471. Obóz ten należał według niemieckiej klasyfikacji do 3 kategorii i był jednym z najcięższych. Więźniów przymuszano do pracy w kamieniołomach. Przez 12 godzin na dobę musieli wynosić bloki granitu, ważące kilkadziesiąt kilogramów każdy. Jakiekolwiek uchybienie stawało się okazją do katowania więźnia przez załogę niemiecką, które niejednokrotnie doprowadzało do śmierci maltretowanych. Głodowe racje żywnościowe, brak opieki lekarskiej oraz tortury oprawców powodowały olbrzymią śmiertelność.
Ksiądz Władysław nie przetrwał tych warunków zbyt długo. Prawdopodobnie 8 września 1944 roku odszedł do pana. Gdy przewrócił się podczas pracy, jeden z Niemców doskoczył do niego, skopał go i zepchnął w skalistą przepaść. Stąd ksiądz Władysław już nie wyszedł. Beatyfikował go papież święty Jan Paweł II w Warszawie 13 czerwca 1999 roku w gronie 108 męczenników II wojny światowej. W ikonografii błogosławiony Władysław przedstawiany jest w sutannie swojego zgromadzenia. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś błogosławionym męczennikom, Władysławowi prezbiterowi i współtowarzyszom, udział w męce Chrystusa. Wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyśmy naśladując męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe eleison, Kyrie eleison.